Hello na kanale, jeszcze w robocie, ale już niedługo kończymy. Takie sweet zdjęcia. Sweet, takie ciekawe. Różne dziadków z hospicjum. O, ta babcia jest dobra. I niedługo po robocie zbieram się z Monią na narty. Na pewno będzie super. Do zobaczenia na stopku. Cały sprzęt zapakowany. Jedziemy na stop. Hello, ze mną jest Monia. I właśnie gdzie śmigamy, Monia? Na narty! Pierwszy raz w tym sezonie. I mam nadzieję, że nie ostatni. Zobaczymy, jak będzie. Ja jeszcze nie byłam tutaj na Simor Oslo. Będę pierwszy raz, więc zobaczymy, jak tam jest w ogóle. Super. Widać już Holmenkollen, a niedaleko od Holmenkollen jest stok. Jesteśmy na miejscu, samochodów mało, więc będziemy mieć Monia cały stok praktycznie dla siebie. My takie szalone, więc przyda się sporo miejsca. No, bierzemy narty i idziemy na zwiady. Idziemy. Na narty trzeba się dobrze ubrać. Mamy nawet specjalne kominiarki, którą źle chyba zakładam, żeby nie marzło w łepek. Dobrze jest? Dobrze. Tak luźno tutaj. Trochę chowamy. Schowaj, właśnie. Kitki popraw. Mamy jeszcze of course kask, który mam cały w jakimś drewnie. Okularki. Jesteśmy ready. Mamy jeszcze też praktycznie ready. Też jakoś ściągnęłam buty, ledwo co. Aha, a jeszcze ten strip. Co Kasia mówiła, że strip najpierw powinno się zakładać, a potem resztę. Zapięte się nie idzie, nie? No, na górny tylko nie zapnie. A, no, możesz iść, ale będzie ciężko, nie? No, dobra, tak. Jeśli tak poszłam, to potem nogi mnie bolały cały dzień. Ale strasznie mi to no, patrzcie, zachód słońca, godzina 14:20. Tam widać wyciągi. Ale fajnie. O, ambulans stoi. Teraz się wum, Monia. Nie będzie daleko. A nie jest jakoś super zimno, ale nie. Dlatego, że jesteśmy dobrze ubrany. No, będziemy tu szczerym się ruszać. Od parkingu macie blisko do sklepiku. Tam jest szkoła narciarstwa. Tutaj można kupić bilecik i tam wypożyczyć narty i tak dalej. Wszystko w jednym miejscu. Ważny krok. Zawsze sobie przyczepiać tak samo kijek do ręki. Jak coś się będzie trzymał, mimo wszystko jak odpadnie. I tu mogę pokażę, jak się kijek skupi, bo jest tak zimno. Narty są. Czapiemy na stok. Ośla łączka jest, jakbyście chcieli. Simor Oslo. To jest ośla łączka, jakbyśmy mieli z tym. Z Ricardem iść w prawo. Udało się w końcu ubrać. Lekko nie było. Jeszcze moja mama kijek i rękawiczkę musiałaby ją wciągnąć. I odleciało mi wszystko. No, więc pierwszy zjazd przed nami. Będzie dobrze. O, patrzcie, jaki piękny widok. No cudownie. A tu jaki piękny widok. Ciśniemy z Monią. To się tak zastanawiamy, czy nie poszłyśmy na jakiś czarny szlak. Bo nikogo tu nie ma. Wszyscy chyba bokiem jadą, a tylko my, nieustraszone, ciśniemy. Nerwowo, mierzam to na nosie. Ja musiałam sobie tak zniżyć to trochę, bo tak niewygodne, że masakra. Przede mną jakaś górka, więc chyba schowam telefon. Może być dość niebezpiecznie. Gdzieś tam daleko w tle.
Chyba nie zdążę słuchać telefonu. Najwyżej będzie upadek nagrany. Ale Monia pocisnęła. Ale piękny widok, no normalnie, cudownie. Ten śnieg na choinkach, to niebo już takie zachodzącego słońca. Nie no, cudownie. Ale ładny widok, co? Pięknie. Co? No nie ludzi, ale w weekend pewnie full, nie? My jesteśmy przed 15, więc... Monia, jak ci się na razie zjeżdża? No, pierwsze koty za płotę, ale trochę się zestresowałam. Wydawał mi się mega stromy. Ale w sumie nie jest wcale. Weź tak, bo może niektórych... dlatego, że jest świeży śnieg, dużo jest nasypany, on jest taki bardzo zbity. No i zimno jest mocno. Dużo jest na minusie no. I wydaje się bardzo twardo, dlatego... Ale jest okej, okej. No jak czasem jak się wydaje wielka górka, zanim do niej dojedziesz, to trochę tak, możesz sobie wiesz... Dzieje. No. O, w końcu ktoś się pojawił na stoku, byliśmy same i zastanawialiśmy, czy wszystko jest na pewno okej. Okay. No, ale jadą. Jedziemy dalej. Jedziemy. Monia w potrzebie, a ja kurde daleko od niej. Jedno, to jest tak stromo ta końcówka. Chyba się wyratuje. Da rady, Monia da rady. Monia ma swój własny styl zjeżdżania. Jej, dotarło. A widziałam, że tam próbowałaś. O. Dlatego dobrze mieć kijki i się kijkiem zaprzeć. Jakoś żyjemy. Nie jest w sumie tak zimno, ale stromo. Stromo jest. Bardzo ubity jest ten śnieg. Zamarznięty jest. No ciągle naśnieżają, więc dopiero muszę to rozprowadzać. Przeciąłem ze sklepu, próbowałam na nartach się dostać pod górę. Myślałam, że się wykończę. Mogłam zdjąć iść normalnie, a nie. Ja mówię, jak się uparłam, to mnie nie, no tyle przeszłam. Dobra, do końca dojść. Z tymi nartami na nogach. Się udało, ale ledwo co. Jestem wycieńczona. Mówimy, a choć my jedziemy inną trasą. Były wątpliwości, ponieważ od początku trasy było widać dosyć mocny skok, a tutaj tak stromo, że się teraz zastanawiamy, czy nie zjechać na tyłku. No, te znaki nie zachęcają. Tu łączy się trasa dla takich wyczynowych. A my, laiki, jeszcze wszędzie jest lód na tej trasie, co jechałyśmy i tu w dół. Masakry. Próbujemy. Odkładam kamerę, bo czy to się skończy źle. Monia przed chwilą stwierdziła, że jestem dobrym nauczycielem i nawet nie muszę się odzywać. Tak, Monia tak fajnie jedzie z przodu, tak prowadzi, kręci tymi nartami, że człowiek jedzie za nim i robi to samo. I pięknie to wychodzi. Nigdy mi nie wychodzą te skręty tak jeden za drugim. A tutaj ty. Proszę. Raz pojechałam za Pauliną, już wiem o co chodzi. Ach, jak dobrze słyszeć takie miłe słowa. To nic, że przed całą bramką, jak nie ma żadnej góry, nic to się przerzuciłam, bo sobie skrzyżowałam narty, no ale no jakby upadku nie było na nartach, to co to za wypad? Musi być chociaż jeden. Ale już się zimno robi, słońce zaszło i trochę mrozi, ale fajne te choinki, zobaczcie za Monią, jak pięknie. O Boże, ja tak chodzę? Dlatego powiem, że zimno. Ja przypomniałam minus 16, ale mówię tak masz minus 20. Idę po samochodzik w domku. Narty, dzień drugi. Kolejny dzień pod rząd. Niestety pogoda dzisiaj już nie jest taka piękna jak wczoraj. Nie będziemy się zachwycać zachodem słońca.
ale mimo wszystko kilka zjazdów będzie zaliczonych. Zostałam sama. Muszą być okularki, bo tak śnieg sypie. Na filmie nie widać. No nie sypie mocno, ale przy prędkości niestety nic nie widać. Oczy trzeba mrużyć. Monia pojechała po Ricarda, a ja sobie sama śmigam na wyciągu. Zimno w rękę. Dzisiaj pogoda już nie najlepsza, no ale mimo wszystko fajnie, zimowo. W końcu do ekipy dołączył Gosia Honorowy. Mnie oczywiście jak nic, jak zwykle nic nie nagra. Ciepło mi było w okularkach, nie mam okularków, zimno. Dobra, zakładam osprzęt. Bajo.